3 miesiące przed planowanym sadzeniem drzew owocowych powinno się przygotować glebę. Chodzi tu przede wszystkim o miejsca, w których drzewka mogą mieć trudności z przyjęciem się i późniejszym wzrostem. Najważniejszą czynnością jest usunięcie chwastów, szczególnie tych wieloletnich, jak na przykład pesz. Jeśli uszkodzimy to kłącze, to z takich pojedynczych fragmentów mogą nam się odtworzyć nowe rośliny. No i po prostu zamiast zwalczyć, to sobie ten pesz rozmnożymy. Dlatego trzeba tak go usuwać, aby jak najwięcej tych kłączy wyciągnąć z ziemi. Po usunięciu niechcianych roślin warto wzbogacić glebę w składniki odżywcze. Ja polecam obornik granulowany, który zawiera wszystkie niezbędne roślinom makro i mikroelementy. Jeśli gleba ma odczyn kwaśny, a będziemy sadzić drzewka, które preferują odczyn zasadowy, to warto wykonać wapnowanie. Jeszcze jedną rzeczą, którą warto zrobić, jest wysianie nawozów zielonych, które po przekopaniu wzbogacą glebę w materię organiczną, polepszą jej strukturę i zapobiegną wzrostowi chwastów. Ja wysiewam facelię. Jest to dobry nawóz zielony. Poza tym jest też to roślina miododajna, która przyciąga pszczoły, trzmiele. Także wysiewam facelię. No i później po prostu jak ona podrośnie, jakieś tam 2 tygodnie, czy nawet więcej przed sadzeniem, będziemy musieli tą facelię przekopać. Ja posiałem tak dość gęsto, żeby dużo tej masy zielonej było, ale jeśli siejecie facelię wcześniej, to lepiej trochę rzadziej posiać, bo ona i tak tworzy dość długie, rozgałęziające się pędy. Po wysiewie wyrównuję glebę grabiami, tak żeby te nasiona przykryć. I po takim przygotowaniu gleby posadzone drzewka będą miały większe szanse na przyjęcie się nawet na niekorzystnym stanowisku.